Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z serii A co było na maturze? Tym razem zajmiemy się geometrią płaską. Zanim przejdziemy do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie, wybrałam z arkuszy maturalnych, muszę jedno słowo powiedzieć wstępu. Otóż, analizując te arkusze, można jasno i wyraźnie stwierdzić, iż zadanie z geometrii płaskiej bywa na maturze, w arkuszu maturalnym, ale jest to zadanie za jeden punkt, tak? I jest to zadanie najczęściej z kątów w kole. A więc będziemy rysować okręgi, będziemy zaznaczać kąty, kąty wpisane, kąty środkowe i głównie to będziemy ćwiczyć na tym naszym spotkaniu. A więc zapraszam do rozwiązywania razem ze mną zadań z arkuszy maturalnych. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 16 za 1 punkt. Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML. Zobacz rysunek. Ja ten rysunek oczywiście przerysowałam na moją tablicę. I to, co jest w treści zawarte, widzisz na rysunku, że mamy dwa kąty KSL, KML. I tak, miary tych kątów oznaczono alfa i beta jak na rysunku. I spełniają one warunek, że alfa dodać beta to jest 111 stopni. Wynika stąd, że i widzimy, że w czterech odpowiedziach jest jasno sformułowane, że mamy wyznaczyć kąt alfa. To nas nie dziwi, bo w każdej z czterech odpowiedzi jest alfa równa się. My oczywiście wybierzemy prawidłową, no ale najpierw musimy sobie pewne rzeczy przypomnieć. Otóż, widząc zadanie na maturze z okręgiem, z kątami, musisz wiedzieć, że najczęściej będzie to kąt środkowy, kąt wpisany, właśnie tak jak na naszym rysunku, będzie to zadanie związane właśnie z tymi kątami. Otóż kąt KSL jest to kąt środkowy. Dlaczego? Dlatego, że jego wierzchołek jest w środku okręgu. Na jakim łuku jest oparty ten kąt alfa? Na łuku KL. Ja zaznaczę falbanko. Teraz na tym samym łuku, bo to był kąt środkowy, na tym samym łuku oparty jest ten kąt KML, który nazywamy kątem wpisanym. Dlaczego? Ponieważ wierzchołek jest na okręgu. I teraz było takie twierdzenie, że kąt środkowy, czyli u nas ten alfa, ma miarę dwa razy większą od kąta wpisanego. Tylko warunek był jeden. Mają być oparte na tym samym łuku. A u nas oczywiście są. Oba są oparte na łuku KL. No to skoro tak, popatrz, to teraz w miejsce alfa możesz tutaj do równania tego, co podali w treści, że alfa i beta to razem 111 stopni, możesz podstawić. Czyli tak, za alfa 2 beta dodać beta, to się równa 111 stopni. No to 2 beta plus beta to mamy 3 beta, to się równa 111 stopni. Jak podzielę obustronnie przez 3, otrzymam, że moje beta to jest 37 stopni. Skoro tak, w odpowiedziach ABCD jest alfa, no to spróbujmy teraz policzyć alfa. Czyli nasze alfa, jak widzisz, to jest 2 razy moje beta. A moje beta to 37 stopni. Zatem, skoro tak, no to 2 razy 37 to mamy 74 stopnie. No, a teraz patrzymy sobie do naszego arkusza maturalnego, patrzymy, która z odpowiedzi jest prawidłowa. Oczywiście odpowiedź A, dlatego że odpowiedź A to właśnie jest zapisane. Alfa to 74 stopnie. Zadanie numer 2, maj 2017, zadanie 15, za 1 punkt. Na okręgu o środku w punkcie O leży punkt C. No zobacz rysunek, ja oczywiście rysunek przerysowałam. Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy alfa ma miarę. I znowu mamy cztery odpowiedzi, czyli naszym zadaniem jest wyznaczyć oczywiście miarę kąta alfa. Ja oczywiście zapisałam tutaj, żeby było jasno widoczne, że kąt ACO ma 56 stopni, natomiast kąt COB to jest ten kąt alfa, który mamy wyznaczyć. Co jest w tym zadaniu najważniejsze? To, że mamy pewną średnicę. Ja zaznaczę, tutaj jest średnica. I co właśnie nam to daje? Daje nam to to, że popatrz, ten kąt przy wierzchołku C to jest kąt wpisany, tu ma wierzchołek, kąt wpisany. Oparty jest
na średnicy, albo inaczej mówimy na tym półokręgu, który ja teraz farbanką narysowałam. Kąt wpisany, ten tutaj, oparty na, jak go zaznaczę, ten kąt wpisany, oparty na półokręgu, inaczej na średnicy, ma zawsze miarę 90 stopni. Czyli my możemy zaznaczyć, że to całe to jest 90 stopni. Ja to zapiszę. Kąt ACB ma miarę 90 stopni. Ten cały kąt przy wierzchołku C. Bardzo ważny wniosek wynikający z twierdzenia właśnie o tym, że kąt wpisany ma miarę dwa razy mniejszą od kąta środkowego opartego na tym samym łuku, a tutaj właśnie jest 180 stopni, no to tu jest połowa, czyli 90 stopni. Skoro tak, to jak tu mam 56, to ja mogę od mojego 90 stopni odjąć 56 stopni. Wychodzi mi oczywiście 34 stopnie i mogę zaznaczyć, że to 34 stopnie to będzie ten kąt. Ja tutaj podpiszę 34. Skoro tak, to teraz popatrzmy. Powstał nam tutaj trójkąt. Ja go zakreślę. Jest to trójkąt OBC. OBC to nie jest byle jaki trójkąt. To jest trójkąt równoramienny. Jest równoramienny. Zapiszę. Trójkąt równoramienny. Teraz dlaczego? Ponieważ odtąd dotąd, od O do B jest promień i od O do C też jest promień. Zatem, skoro tu jest 34, to przecież my wiemy, że w równoramiennym są kąty przy ramionach, prawda? Takie same. Czyli 34 to tu 34. To jak wyliczyć alfa? No wystarczy od 180 stopni, no bo tyle jest suma kątów w trójkącie, odjąć 34 i odjąć 34. Czyli tak naprawdę odjąć dwa razy 34. Czyli jednym słowem, od 180 stopni odejmiemy po prostu 68 stopni. Jak to odejmiemy, wyjdzie nam 112 stopni. Tu się nie dziwimy, na naszym rysunku widać, że jest to kąt rozwarty, więc że nam wyszły taki kąt, którego miara to jest 112 stopni, no widać z rysunku, że powinno być dobrze. Te odpowiedzi oczywiście ABCD są bardzo zbliżone, ale my wybieramy to, która jest prawidłowa. U nas odpowiedzią prawidłową w tym zadaniu numer 2 jest oczywiście odpowiedź C. Alfa równe 112 stopni. Zadanie numer 3, czerwiec 2016, zadanie 14 za 1 punkt. Punkty ABCD leżą na okręgu o środku O. Zobacz rysunek, postarałam się przerysować oczywiście. Miary zaznaczonych kątów alfa i beta są odpowiednio równe. I mamy tutaj cztery odpowiedzi. W każdej z tych odpowiedzi mamy ukryte alfa, beta, czyli jednym słowem mamy wyznaczyć alfa i beta i później sobie sprawdzimy, która to odpowiedź jest prawidłowa. Widząc zadanie oczywiście znowu, gdzie mamy okrąg, gdzie mamy kąty, poszukajmy, co my możemy powiedzieć, a które kąty możemy zauważyć, że są dane i na ich podstawie coś innego wyliczyć, jakiś inny kąt. Otóż tak, skoro podali 36 stopni, że ten kąt ma miarę 36 stopni, to ona była nie na darmo podana. Popatrz, jaki to jest rodzaj kąta, ten 36 stopni? Jest to oczywiście kąt wpisany, ponieważ jego wierzchołek leży na okręgu. Zatem, na jakim łuku jest oparty? Ja namaluję tą falbankę standardową. Oparty jest na łuku DC i on ma 36 stopni. A czy czasem nie ma tu kąta środkowego, który też jest oparty na tym łuku? Popatrz, ten kąt był oparty na tym łuku, a ten środkowy mój, ten mój piękny alfa, na jakim łuku jest oparty? No dokładnie na tym samym jest oparty. Więc mogę zapisać, zgodnie z twierdzeniem, że mój alfa to będzie dwa razy więcej niż ten wpisany, no bo mój alfa jest środkowy. Więc zgodnie z twierdzeniem, że jak jest oparty i środkowy i wpisany na tym samym łuku, u nas tak jest, na łuku DC, to ten środkowy jest dwa razy większy. Czyli już widzę, że mój ten środkowy alfa ma miarę 72 stopnie. No niestety nie koniec. Jeszcze muszę zająć się tym naszym kątem beta. Otóż, żeby zająć się kątem beta, no to pasowałoby też poszukać jakiegoś kąta środkowego, najlepiej by było, no i zastanowić się, prawda, które będą znowu środkowe, wpisane, oparte na tych samych łukach. Otóż tak, dobrze by było, skoro wiemy, że tu jest alfa już, to ja zaznaczę na rysunku, wyszło nam 72 stopnie. Skoro tak, to skoro tu mamy już 72 stopnie, no to możemy się zastanowić,
nad tym, jak policzyć na przykład ten kąt tutaj. Wiemy, że tu jest promień, od O do C jest promień i od O do D też jest promień. Skoro tak, to trójkąt ODC jest równoramienny. To bardzo jest potrzebne i przydatne do rozwiązywania zadania. Dlaczego? Dlatego, że tu jak jest 72 stopnie, to jak ja chcę policzyć miarę tego kąta, to wystarczy, że od 180 stopni odejmę 72 stopnie, podzielę na 2, no bo równoramienne równe ma dwa kąty, dlatego dzielę przez 2. No więc jak tu odejmę, to będę miała 108 stopni podzielone przez 2, mam 54 stopnie i ja Tobie to zaznaczę. Tu jest 54 stopnie. No to skoro tu jest 54 stopnie, no tutaj też będzie 54 stopnie, prawda? Z tej strony też mamy 54 stopnie. No to próbujmy teraz, co możemy dalej stwierdzić, prawda? Skoro tu jest 36, tu jest 36, tu jest 54, no to może fajnie byłoby ten kąt tutaj znaleźć, nie? No ale żeby ten kąt znaleźć, no to znowu bym musiała od 180 stopni odjąć to 36 i to 36, bo suma miar kątów w trójkącie to 180 stopni, czyli odejmę 72 stopnie, tak? I odejmę jeszcze 54 stopnie. Czyli jednym słowem, od 180 stopni po prostu odjęłabym tutaj 126 stopni. Skoro tak, wyjdzie mi oczywiście 54 stopnie. Czyli wniosek z tego, że tutaj też mamy 54 stopnie. Pewnie co po niektórzy z Was na rysunku by stwierdzili, a faktycznie, że one są równe. No ale to trzeba ładnie pokazać, żeby być pewnym, że tu jest też 54 stopnie. Wszystko nam się teraz idealnie oczywiście zgadza. No to skoro tak, to popatrz, co ja teraz dorysuję. Ja dorysuję jeszcze jeden promień. Będzie to od O do A promień. I teraz dzięki temu, że tu jest 54 stopnie, tu jest 54 stopnie, prawda? Teraz tu mamy promień, tu mamy promień, jak widzimy tutaj, więc skoro tutaj jest 72 stopnie, no to tutaj też będzie 72 stopnie, ze względu na to, że dokładnie tak samo bym do tego mogła podejść z zadania, jak z tej strony. Ten trójkąt i ten trójkąt będą to trójkąty identyczne, przystające. Zatem skoro tak, skoro te trójkąty są przystające i tu mamy 72 stopnie i 72 stopnie, to znaczy, że razem mamy tych stopni, może to policzymy sobie, zapiszemy 72 razy 2, czyli mamy 144 stopnie. A teraz popatrzmy, to ten cały nasz kąt 144 stopnie, zaznaczę na czarno, on jest oparty na tym łuku od A do C. To na tym samym oparty jest beta, z tym, że beta jest wpisany, a to 144 był środkowy. Czyli beta jest połową ze 144, czyli 72 stopnie. No i szukamy takiej odpowiedzi. Wyszło nam alfa 72 stopnie i beta 72 stopnie. Oczywiście jest taka odpowiedź, jest to odpowiedź D. Zadanie numer 4, maj 2015, zadanie 16, za jeden oczywiście punkt. Miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20 stopni mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa i mamy 4 odpowiedzi. Popatrz, ja to zadanie robię nawet bez rysunku. Oczywiście, rysunek jest niepotrzebny. Dlaczego? Dlatego, że ja mam w treści podane, że mam jakiś kąt środkowy i kąt wpisany. No to niech będzie kąt alfa, to niech będzie kąt wpisany. Natomiast beta zaznaczę sobie kąt środkowy. I teraz tak. Oczywiście jest napisane w treści, że są oparte na tym samym łuku, bezdyskusyjnie. Znam twierdzenie, wiem, że kąt środkowy, czyli mój beta, jest 2 razy większy od kąta alfa. Czyli wyszła mi taka zależność, że moje beta to przecież 2 alfa. A ja w treści mam jeszcze podane, że miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20 stopni mniejsza od tego środkowego. To skoro tak, skoro środkowy ma miarę beta, to ten mój wpisany będzie, no tak jest napisane w treści, wpisany jest o 20 stopni mniejsza jego miara. Czyli wystarczy, że ja od beta odejmę 20 stopni i już dostaję wpisane. Czyli skoro mam
zgodnie z twierdzeniem wiem, że beta to 2 alfa, ale wiem, że moje alfa, tak, to jest moje alfa. To ja wzięłam z treści zadania. Piszę, że miara kąta wpisanego, czyli moje alfa u mnie, jest o 20 mniej niż beta, czyli kąt środkowy. A co mam wyznaczyć? Wynika stąd, że miara kąta wpisanego, czyli mam wyznaczyć kąt alfa, oczywiście kąt wpisany. Skoro tak, no to podstawmy, mamy dwa równanka, możemy to układem równań, ale nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że pod alfa podstawimy w odpowiednie miejsce. Czyli beta to się równa 2, otwieram nawias i teraz wrzucam pod alfa, zaznaczę tobie, pod to alfa, wrzucam to, co ja wiem z treści zadania. Czyli ja z treści zadania wiem, że alfa to inaczej beta minus 20 stopni. No mam takie fajne równanko, więc beta to się równa 2 razy beta to 2 beta, 2 razy minus 20 stopni to jest minus 40 stopni. No to przerzucam, czyli mam tak beta, to przerzucam minus 2 beta, równa się minus 40 stopni. Czyli beta minus 2 beta to jest oczywiście minus beta i to jest minus 40 stopni. Dzielimy przez minus 1, no żeby tych minusów nie było, prawda? I wychodzi mi, że moje beta to 40 stopni. A skoro beta mi wyszło 40 stopni, to teraz wracam, że moje alfa, tutaj wracam do tej zależności, to będzie beta, czyli moje 40 stopni, odjąć 20 stopni. Wniosek z tego? Moje alfa to przecież 20 stopni, bo tyle wyjdzie mi z odejmowania. O 40 stopni odejmę 20 stopni. Patrzymy, szukamy takiej odpowiedzi. Oczywiście jest, jest to odpowiedź C i zaznaczamy taką odpowiedź. Zadanie numer 5, sierpień 2015, zadanie 28 za 2 punkty. Czworokąt ABCD opisano w okrąg tak, że bok AB jest średnicą tego okręgu. Jak widzisz, wykonałam odpowiedni rysunek. Udowodnij, że długość AD do kwadratu, dodać długość BD do kwadratu, równa się długość BC do kwadratu, dodaj długość AC do kwadratu. Nie jest to zadanie testowe, ale jest to zadanie na dowodzenie. Zadania na dowodzenie będziemy robić w trzech etapach. Oczywiście założenie, przypominam, założenie to jest to, co jest dane w zadaniu, czyli podany jest rysunek i informacja, że AB jest średnicą okręgu. Dalej, no i oczywiście, że czworokąt jest wpisany w ten okrąg. Dalej, trzeba wykazać, czyli inaczej udowodnić, będziemy to nazywać tezą, że zachodzi taki warunek, że jak długość AD podniosę do kwadratu, dodam do tego długość BD do kwadratu, ma mi wyjść długość BC do kwadratu, dodać długość AC do kwadratu. No i oczywiście ostatni etap to dowód. I tak, powinno Ci się dobrze kojarzyć, że AD do kwadratu plus BD do kwadratu, te kwadraty powinny Ci się naturalnie skojarzyć z twierdzeniem Pitagorasa. No i jak widzisz, tak też będziemy z tego korzystać. Oczywiście, po pierwsze, skoro jest zawarta w treści taka informacja, że AB to jest średnica tego naszego okręgu, czyli ja zapiszę AB to jest średnica, to w dowodzie zapiszemy, to z tego wynika, że skoro wiemy, że to jest średnica, to możemy wywnioskować, że kąt ADB jest to kąt wpisany i będzie na 100% kątem prostym. Równa się 90 stopni oraz tak samo kąt przy wierzchołku C tutaj też będzie miał miarę 90 stopni, czyli zaznaczę kąt ACB równa się 90 stopni. Pamiętaj, kąty wpisane, oparte, w skrócie mówimy, na średnicy, a bardziej profesjonalnie oparte na półokręgu, ja ten półokrąg tutaj farbanką zaznaczam, czyli kąty wpisane, ten i ten, oparte na półokręgu są zawsze proste. No to skoro tak, to skoro są to kąty proste, no to co? No to jak jest trójkąt prostokątny, czyli widzimy, że zarówno ten, jak i ten, no to napiszemy sobie trójkąt ABD i trójkąt ABC, są prostokątne. Prostokątne. No a skoro są trójkąty prostokątne, to zachodzi przecież twierdzenie Pitagorasa. Mogę zastosować, prawda? Twierdzenie Pitagorasa, czyli wnioskujemy z tego, że jak AD podniosę do kwadratu, to jest jedna przyprostokątna, dodać druga, czyli DB do kwadratu, to powinnam otrzymać przeciwprostokątną, czyli moje AB do kwadratu. Ale też mamy drugi trójkąt. I on też jest trójkątem prostokątnym, prawda? Czyli mogę zrobić analogicznie, że CB, wezmę tą krótszą przyprostokątną do kwadratu, dodać AC
i ona też leci do kwadratu, prawda? Równa się, zgodnie z stwierdzeniem Pitagorasa, AB, czyli przeciwprostokątna do kwadratu. No i teraz popatrzmy. Tutaj mamy AB do kwadratu i tu też mamy AB do kwadratu. Więc na podstawie tego i tego warunku, skoro to jest równe temu, to znaczy, że to musi być równe temu. Porównujemy, czyli zapisujemy, że AD do kwadratu, dodacie DB do kwadratu, czyli to tutaj też musi być równe z kolei temu. Czyli CB do kwadratu dodać AC do kwadratu. A zobaczmy, co mieliśmy udowodnić. AD kwadrat plus BD czy DB to jest to samo do kwadratu, równa się BC czy CB to jest to samo oczywiście do kwadratu, dodać AC do kwadratu, co kończy nasz dowód. Zadanie dowodowe za 2 punkty. Warto je zrobić na maturze, no aczkolwiek często młodzież boi się tych zadań. Po prostu nawet nie chce tknąć te zadania. Nawet nie chce próbować. No dlaczego nie? Przecież to nie znaczy, że zadanie dowodowe musi być strasznie, strasznie trudne. Jak umiesz wszystko z matematyki, poradzisz sobie spokojnie nawet z takim zadaniem. Zachęcam do rozwiązywania również też do wykazywania dowodzenia w matematyce. Naprawdę warto. Zadanie numer 6. Grudzień 2014, zadanie 19 za 1 punkt. Na okręgu o środku S leżą punkty AB, C i D. Odcinek AB jest średnicą okręgu. Kąt między tą średnicą a cięciną AC jest równy 21 stopni. Zobacz rysunek. Podany w arkuszu maturalnym był oczywiście rysunek. Ja przerysowałam. I teraz kąt alfa, kąt między cięciwami AD i CD ma miarę. I mamy 4 odpowiedzi. Mamy oczywiście wybrać tą odpowiedź prawidłową. Czyli mamy wyznaczyć kąt alfa. W takim rysunku nieraz młodzież ma z tym problem, że za dużo tu jest narysowane. Bo gdyby były 2 kąty, to by wiedzieli, ten kąt analizujemy i ten. A jeżeli na tym rysunku jest takie zagmatwane, to nieraz naprawdę młodzież potrafi mieć z tym problem, bo jest podana informacja, że tu jest średnica, prawda, że AB jest średnicą, jest podana informacja, że tu jest 21 stopni, jest jeszcze tutaj pełno takich różnych trójkątów, prawda? Więc nieraz młodzież z tym ma problem, a trzeba na to popatrzeć. Naprawdę, naprawdę postarajmy się prosto na to popatrzeć. Ja zachęcam do tego. Zaczniemy od kąta alfa. Oczywiście kąt alfa widzimy, jest to ten kąt, który pokazuje. On ma wierzchołek na okręgu, jest to kąt wpisany. Oparty jest na łuku, ja oczywiście zafaluję ten łuk, na łuku AC. Więc to jest kąt wpisany, oparty na łuku AC. Być może jest jeszcze jakiś kąt oparty na tym łuku, ale środkowy. Oczywiście musi tu się zaczynać wierzchołek, musi być w środku. Jest to ten kąt, który ja tutaj może zaznaczę, żeby było ładnie widać na czarno. Ten kąt jest środkowy. Skoro on jest środkowy, to ma miarę 2 razy większą. Czyli jak tu jest alfa, to tu ja napiszę 2 alfa. Po prostu napiszę 2 alfa. No bo on ma miarę 2 razy większą, ten środkowy, od tego wpisanego. No dobra, no to teraz popatrzmy sobie, może tutaj ja podpiszę, że to było S. Popatrzmy na trójkąt ASC. Trójkąt ASC jest oczywiście równoramienny. To jest bardzo ważne, żeby zauważyć trójkąt równoramienny. Dlaczego? Dlatego od A do S to jest promień i od S do C też jest promień, więc jest równoramienny. Skoro tak, to ja mogę zaznaczyć, że ten kąt też będzie miał 21 stopni. No bo jak tu jest 27, to tutaj też będzie 21. Czyli razem w tym trójkącie wiemy, że kąty wewnętrzne wynoszą w sumie 180 stopni. Czyli jak ja dodam moje 2 alfa do 21 stopni i jeszcze do 21 stopni, to powinnam uzyskać oczywiście, tak jak w każdym trójkącie, 180 stopni. No to rozwiązuję takie równanko, czyli 2 alfa dodać, to sobie dodamy 42 stopnie, to się równa 180 stopni. To przerzucimy na tą stronę, czyli 2 alfa, to się równa 180 stopni minus 42 stopnie, czyli 2 alfa, to się równa. Jak odejmiemy od 180 42, uzyskamy 138 stopni. No to podzielimy sobie przez 2. I jak podzielimy przez 2, to oczywiście mamy stopni 69.
Mamy 69 stopni i teraz bierzemy sobie tutaj arkusz naturalny. Patrzymy sobie, która odpowiedź to było 69 stopni. Oczywiście była to odpowiedź D. Popatrz, ja rozwiązując to zadanie nawet nie wykorzystałam, jak widzisz, robiąc takim sposobem można inaczej. Ale ja robiąc tym sposobem w zasadzie nawet nie wykorzystałam informacji, że to była średnica. A mogłam wykorzystać, bo skoro średnica, to tutaj musiałby być przy wierzchołku C ten kąt ACB prosty. Więc jak tu 90, tu 21, to mogłabym zapisać, jak do 90 dodam 21, wyjdzie mi 111. I teraz, jak chciałabym ten kąt uzyskać, to musiałabym od 180 stopni odjąć 111, co oczywiście dałoby mi 69 stopni. I teraz ten kąt jest też wpisany, oparty na tym samym łuku, co ten kąt wpisany, czyli na łuku AC, czyli mają taką samą miarę, 69 stopni. To zadanie można zrobić naprawdę na różne sposoby, możliwości, więc dlatego jest tak, że czasem młodzież ma z tym problem, bo widząc dużo trójkątów w zadaniu, nie wiadomo za co się zabrać, od czego zacząć. No wiadomo, że myślimy jakimś torem, prawda? Najlepiej szukać sobie tych kątów wpisanych, środkowych, szukać opartych na pewnym łuku. Zaznaczyć sobie ten łuk. Będzie Ci łatwiej, jak sobie zaznaczysz. Jak już zaznaczysz ten łuk, poszukasz inny kąt, który też na tym łuku. A myślisz sobie kąt środkowy, kąt wpisany, dwa razy większy jest środkowy. Zaznaczasz, szukasz trójkątów. W sumie kąty w trójkącie wynoszą 180 stopni, więc możesz to wykorzystać. I dzięki temu rozwiążesz oczywiście poprawnie zadanie takie, jakie będzie właśnie w arkuszu naturalnym z tego działu, z geometrii płaskiej. Na to spotkanie przygotowałam 6 zadań. Jak widzisz, głównie te zadania dotyczą właśnie kątów w kole. Kątów wpisanych, kątów środkowych, zależności pomiędzy nimi. Też wykorzystywaliśmy to, że właśnie kąt wpisany oparty na półokręgu jest kątem prostym. Było zadanie na dowodzenie. Było też zadanie, gdzie wykorzystywaliśmy chociażby tak jak tutaj to, że w trójkącie jest 180 stopni. Czyli te podstawowe informacje, takie najprostsze, a jednak często się je wykorzystuje. Dlatego ucząc się geometrii płaskiej, musisz zwrócić głównie uwagę na kąty w kole, bo to jest bardzo ważny temat pod kątem oczywiście zadań maturalnych. Mam nadzieję, że lekcja będzie przydatna, że się podobała. Jeżeli tak, zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną.